malucha, malucha. Już Pan Jezus w człowie leży, na wyścigi każdy bierze. Zobaczyć malucha, malucha. Powitajmy maleńkiego Jezusa z radością, a Maryję, Matkę Jego, z godnością, godnością. Niech mu wszystkie dzwony grają, aniołowie zaśpiewają wesołą nowinę, nowinę. Niech mu wszystkie dzwony grają, aniołowie zaśpiewają wesołą nowinę, nowinę. Moja miła, ból ciebie porodziłam. Witaj mi, witaj mi, witaj mi. Okruszyno moja miła, ból ciebie porodziłam. Witaj mi, witaj mi, witaj mi. My zagrajmy żwawą nutę na flecie, na flecie. I uczcimy jak najlepiej to dziecię, to dziecię. Świeci gwiazda migotliwie, narodził się Bóg prawdziwie. Na świecie, na świecie, na świecie. Świeci gwiazda migotliwie, narodził się Bóg prawdziwie. Na świecie, na świecie, na świecie. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym świątecznym wydaniu programu naszej Credit Union. Dziś, w Wigilię Bożego Narodzenia, powrócimy na chwilę do obchodów uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański, Ojciec Święty Franciszek zachęcał do powierzenia się Maryi każdego dnia. W swojej modlitwie pamiętał o Ukrainie, prosząc dla niej o pokój, który, jak podkreślał, z Bożą pomocą jest możliwy. W samo południe, w godzinie łaski, jak co roku w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Ojciec Święty Franciszek spotkał się z wiernymi na wspólnej modlitwie Anioł Pański. Zachęcał wiernych do oddania siebie i swoich bliskich niepokalanej. Powierzając się Matce Bożej, mówimy jej: trzymaj mnie za rękę, Maryjo, prowadź mnie. Z Tobą będę miał więcej siły w walce ze złem. Z Tobą odkryję na nowo moje pierwotne piękno. Powierzajmy się Maryi dziś, każdego dnia, powtarzając jej: Maryjo, Tobie powierzam moje życie, moją rodzinę, moją pracę, moje serce i moje zmagania. Tobie się poświęcam. Papież zaapelował także o modlitwę w intencji pokoju. Zwłaszcza dla umęczonej Ukrainy, która tak bardzo cierpi. Myślę o słowach anioła skierowanych do dziewicy. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Z Bożą pomocą możliwy jest pokój i możliwe jest rozbrojenie. Modlitwa w intencji pokoju dla pogrążonego w chaosie narodu ukraińskiego towarzyszyła także Ojcu Świętemu na Placu Hiszpańskim. Właśnie tam, przed figurą Matki Bożej Niepokalanej, papież błagał o zwycięstwo miłości nad nienawiścią. Niepokalana Dziewico Maryjo, dziś chciałbym przynieść Ci podziękowania od narodu ukraińskiego. Od narodu ukraińskiego, z którym od dawna prosimy Pana o pokój. Zamiast tego muszę jeszcze raz zanieść do Ciebie błagania dzieci, osób starszych, ojców i matek, młodzieży tej męczeńskiej ziemi, która tak bardzo cierpi. Wszyscy wiemy, że jesteś z nimi i wspierasz ich w cierpieniu, tak jak czyniłaś to pod krzyżem swojego Syna. Dziękujemy Ci, Matko nasza, patrząc na Ciebie, która jesteś bez grzechu, możemy nadal wierzyć i mieć nadzieję, że nad nienawiścią zwycięży miłość, z kłamstwem wygra prawda, z obrazą przebaczenie, a z wojną wygra pokój.
Jak zwykle z okazji Świąt Bożego Narodzenia przekażemy Państwu kilka życzeń. Jako pierwszy złoży je ojciec Janusz Błażejak, proboszcz parafii Świętego Kazimierza w Toronto, będący również przewodniczącym konferencji polskich księży na wschodnią Kanadę. Droga Polonio, dziś wieczorem zasiądziemy wszyscy do stołu wigilijnego i będziemy się dzielić tradycyjnym opłatkiem. Opłatek, moi drodzy, jest pozostałością po chlebach ofiarnych składanych w starożytności na ołtarzu w czasie przygotowania darów eucharystycznych. Przełamany biały opłatek to piękny znak. Znak wyrażający miłość i jedność zebranych uczestników Wigilii z całą wspólnotą Kościoła. Opłatek wyraża też poświęcenie się dla drugiego człowieka. Łączy ze sobą ludzi nawet najbardziej skłóconych. I szczególnie dzisiaj do świata uwikłanego w przeróżne, potężne konflikty, do człowieka przeżywającego niepokój i zwątpienie przychodzi do nas mały Jezus Chrystus, Bóg mocy, odwieczny Ojciec. Moi drodzy, doskonale wiemy, że przyjęcie nowonarodzonego dokonuje cudownej przemiany serc. Serce zaś rozpalone miłością i pokojem daje nadzieję, która nigdy nie zawodzi. Niech cud Bożego Narodzenia staje się naszym udziałem ciągle na nowo. Niech Jezus Chrystus rodzi się codziennie w każdym z nas. Niech Słowo, które ciałem się stało, będzie dla nas, zwłaszcza w nowym roku, bliższe i bardziej poznawalne. Moi drodzy, w imieniu Konferencji Polskich Księży pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Niech Chrystus, Słowo wcielone, darzy Was zdrowiem, mocą ducha i wszelkimi łaskami. Niech obudzi w nas pragnienie świętości i niech naśladowanie Go będzie dla nas niewyczerpanym źródłem radości. Pozwólcie, że w tym roku w szczególny sposób nie tylko połamię się z Wami opłatkiem, ale również przeczytam szczególną modlitwę przed posiłkiem na Wigilię. Panie Jezu, spraw, abyśmy opromienieni blaskiem Twojej światłości z otwartym sercem przyjęli Jezusa. Błogosław nas i Polonię Kanady. Naucz nas dzielić się chlebem, miłością i życzliwością. Obdarz miłością naszą Polonię. Wlej nadzieję w serca ubogich, samotnych. W tym roku naszą modlitwą ogarniamy też wszystkich żyjących na Ukrainie. Ty, Panie, znasz ich troski i niepokoje. Widzisz ich lęk o przyszłość ich narodu. Słyszysz wołanie o pokój i zakończenie wojny. Ześlij, Boże, pokój na udręczoną wojną Ukrainę i ulecz z nienawiści nasze serca. Wszystkim Wam życzymy radosnych i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Szczęść Wam Boże. W imieniu władz Credit Union, świętego Stanisława, świętego Kazimierza, instytucji, pod której egidą od 31 lat nadawany jest oglądany właśnie przez Państwa program telewizyjny, życzenia świąteczne i noworoczne złożą Państwu przewodniczący Rady Dyrektorów Michał Kasprzak i prezes zarządu Andrzej Pitek. Dzień dobry Państwu. W imieniu Rady Dyrektorów i zarządu Credit Union świętego Stanisława i świętego Kazimierza witamy wszystkich członków Credit Union, jak również widzów naszego programu telewizyjnego. Dzień dobry. Obchodzimy święta Bożego Narodzenia. Są to święta najpiękniejsze, z gwiazdką za oknem i pięknie ustrojoną choinką w naszych domach. Dlatego też w dzisiejszym świątecznym programie telewizyjnym nie może zabraknąć życzeń dla Państwa od naszej Credit Union. Z przyjemnością składamy dziś świąteczne życzenia wszystkim członkom Credit Union i Państwa rodzinom. Życzymy radosnych i pogodnych świąt wypełnionych śpiewem kolęd oraz zdrowia, sukcesów
i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym nowym roku. Pragniemy podziękować za bardzo dobrą współpracę z naszą Credit Union. Serdeczne, świąteczne życzenia przekazujemy wszystkim pracownikom Credit Union. Życzymy wesołych świąt i sukcesów w nowym roku. Przy tej okazji chciałbym także przekazać wyrazy uznania za dobrą i sumienną pracę w minionym roku. Najlepsze życzenia świąteczne kierujemy do księży i sióstr zakonnych, do wszystkich organizacji polonijnych i do całej naszej społeczności w Kanadzie. Życzymy wesołych świąt. Życzymy Państwu sukcesu w życiu prywatnym i zawodowym. Niech dopisuje Państwu szczęście i zdrowie, a nadchodzący rok będzie pomyślny pod każdym względem. Szczęśliwego Nowego Roku! Jak zawsze w okresie świąt Bożego Narodzenia wszystkie biura naszej Credit Union ponownie zdobią piękne dekoracje świąteczne. Przedstawimy Państwu fragmenty tego niezwykłego, często oryginalnego wystroju. Starając się podkreślić polską tradycję świąt Bożego Narodzenia, zatrudnione w oddziałach osoby udekorowały swoje miejsca pracy wieloma akcentami świątecznymi, niejednokrotnie wykonanymi własnoręcznie. Z dużą satysfakcją odnotowują miłe słowa ze strony członków Credit Union, przyjemnie zaskoczonych bogatym nawiązaniem do świąt Bożego Narodzenia, których nastrój towarzyszy im nawet podczas przebywania w biurach. Już od kilku lat dekoracje znajdujące się również w pomieszczeniach niektórych działów finansowych biorą udział w konkursie, w którym ocenie poddawane są nie tylko piękno wystroju i trud jego wykonania, ale także oryginalność pomysłu. A wśród kolejnej, rozmaitej tematyki były m.in. święta w okresie PRL-u czy na Hawajach, święta na dworcu kolejowym, wesoła nowina, spacer w zimowej krainie czarów, bajkowe święta w górach i święta baśniowe, wszystkiemu winne są elfy oraz noc świąteczna z filmem, podczas której w zaciszu, nie zważając na bardziej uroczysty ubiór, domownicy spokojnie oglądają popularną komedię, której akcja toczy się również w okresie świąt Bożego Narodzenia. Decyzje dotyczące konkursu podejmuje zwykle kilkuosobowa komisja. Jednak w tym roku grono odwiedzających oddziały Credit Union było liczniejsze, gdyż dołączyli do niego członkowie Rady Dyrektorów Elżbieta Morgan i przewodniczący Michał Kasprzak oraz kilku dalszych członków zarządu wraz z prezesem Andrzejem Pitkiem, którzy pragnęli złożyć pracownikom i ich rodzinom życzenia oraz wręczyć kartki świąteczne i pojemniczki z miodem, nawiązując do bardzo udanej imprezy Be with Credit Union, która odbyła się w sierpniu tego roku w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississauga. Zaś dla oddziału przekazano kosz z różnego rodzaju słodyczami. Wyrażając radość dla tak miłej, choć zaskakującej wizyty, pracownicy biura bez wahania naruszyli precyzyjną kompozycję swej dekoracji i tak wyjątkowych gości obdarowali przygotowanymi wcześniej paczkami z na pewno wartościowymi prezentami. Ten przyjęty z zadowoleniem gest, który wcale nie był podstępem dla uzyskania wyższej oceny dekoracji, umożliwił komisji zwrócić uwagę na jej interesujący projekt, a dostosowując się do tematu wystroju, naturalnie nie najważniejszego, pozwolił, aby choć przez chwilę wspólnie obejrzeć krótki fragment popularnego filmu. My natomiast obejrzyjmy wystrój świąteczny oddziałów w Toronto, Milton, Chesley i Mississauga.
Jezusowi, Chrystusowi, dziś nam narodzonemu. Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Thank you.
Polska Credit Union oferuje świąteczną pożyczkę ze specjalną ratą tylko 5,75%. Oferta ważna jest do końca stycznia. Szczegółowe informacje otrzymać można we wszystkich oddziałach Credit Union. Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne, wypadkowe i bagażu. Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowego biura naszej Credit Union, znajdującego się przy 377 Main Street East w Milton. Nasza nowa lokalizacja została wybrana specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mieszkają na zachód od metropolii torontońskiej. Oferujemy szeroki zakres usług i gwarantujemy miłą, szybką i w pełni profesjonalną obsługę. Zapraszamy! Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpij spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. Życzenia świąteczne i noworoczne złoży Państwu ojciec Jacek Cydzik, dyrektor centrali Radia Maryja w Kanadzie. Wigilijna święta noc, pokój niesie ludziom wszem. Drodzy rodacy, szanowni widzowie i twórcy programu telewizyjnego Polish Studio, drodzy słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam, w ten święty wigilijny dzień spieszymy do Betlejem, bo przecież tam leży nasianie nowonarodzony, zwiastowany przez aniołów, rozpoznany przez prostych pasterzy Boży Syn, Zbawiciel świata. Ten, którego prorocy zapowiadali, oto Książę Pokoju, oto Emanuel, Bóg z nami, ten, który niesie dar miłości i pokoju. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim nam, aby tych darów miłości i pokoju nigdy nie brakowało w naszych sercach, w naszych rodzinach, aby spłynęły obficie na umęczony i przestraszony wojną świat. Pokój i miłość to przecież te dary, których tak bardzo potrzebujemy, na których budujemy nasze codzienne życie. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i do siego roku. Szczęść Boże! A oto jeszcze jedne życzenia świąteczne i noworoczne, które z prośbą o przekazanie ich Państwu nadesłał do nas Zarząd Główny Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Szanowna Polonio, od wielu lat Polonia stanowi ważną i bardzo znaczącą część społeczeństwa w Kanadzie, w której nasze piękne polskie tradycje są utrzymywane i kontynuowane nie tylko przez Polaków żyjących w tym kraju, ale również przez coraz szersze generacje Kanadyjczyków polskiego pochodzenia wychowanych w naszej nowej ojczyźnie. Dziś w Kanadzie jesteśmy dumni z istnienia wielu aktywnych polonijnych organizacji, szkół i parafii. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zarządom, członkom stowarzyszeń polonijnych oraz całej Polonii najserdeczniejsze życzenia zdrowia i radości, a w nadchodzącym nowym roku 2023 szczęścia, pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym, owocnej pracy społecznej oraz błogosławieństw Bożych składa prezes Janusz Tomczak i Zarząd Główny Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Pozostając w nastroju Świąt Bożego Narodzenia, przedstawimy Państwu sprawozdanie z koncertu świątecznego zespołu pieśni i tańca Radość Joy, który odbył się w styczniu 2020 roku w sali parafialnej kościoła świętego Maksymiliana Kolbe w Mississadze. Kolędy i tańce wykonuje ponad 100 dzieci i młodzieży oraz kilkoro ich rodziców tworzących zespół o nazwie Sokoły. Wspaniale przyjęty program prowadził pan Henryk Gadomski. Thank you.
przyjdzie odwilż i lód wreszcie pęknie, ten zimowy spokój jest nam wszystkim dany. Jeszcze kilka nocy będzie mroźnie, pięknie, a potem już wiośnie wiersze nasze damy. A tymczasem Let It Snow wykonają chociaż tacy młodzi, a już starszacy. Thank you.
karę, mają w sobie wiarę, co nie łamie. Jadą kolędnicy z wszystkich, co kochają, wiozą swojej wiary garstkę. Górze łąkie poda, dole polska droga, tak jak zawsze. Polska Credit Union oferuje świąteczną pożyczkę ze specjalną ratą tylko 5,75%. Oferta ważna jest do końca stycznia. Szczegółowe informacje otrzymać można we wszystkich oddziałach Credit Union. Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Położony w spokojnej dzielnicy Mississauga dom seniora Wawel Villa oferuje doskonałą, profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę, łącznie z domową, polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawel Villa, Mississauga. Rediscover the joy of travel again soon with Viaggio.com. Great deals and locations. Traveling around the world is easy. Get the best price. Visit today Viaggio. Viaggio.com. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Diamant! Witam Państwa ponownie z miejsca, które nieomylnie wskazuje, że kilka kolejnych minut naszego programu poświęcone będzie kulturze. Dobre wieści rozchodzą się szybko. Kilka dni temu media obiegła informacja, że Jacek Bromski kręci kolejny film z cyklu U Pana Boga. Będzie to czwarta część kultowej serii opowiadającej z przymrużeniem oka o życiu podlaskiej społeczności. Serii, którą pokochali Polacy. Jak zapowiedziano, czwarta część ma nosić tytuł U Pana Boga w Królowym Moście. Powstanie również 10-odcinkowy serial. Znów będzie można podziwiać podlaskie plenery i oczywiście spotkać się z dawno niewidzianymi bohaterami. W produkcję filmu ma być zaangażowanych aż 150 wykonawców. Podobnie jak w poprzednich częściach, w filmie zobaczymy aktorów białostockiego Teatru Lalek, m.in. Ryszarda Dolińskiego w roli Śliwiaka, właściciela Panderozy, Krzysztofa Dziermę jako księdza proboszcza i niezastąpionego Andrzeja Beje-Zaborskiego w roli komendanta. Reżyser przyznał, że nie śpieszył się z kolejnymi częściami serii, czekał bowiem na właściwy pomysł, który sprawi, że ta kolejna będzie równie dobra, a może nawet lepsza niż poprzednie.
Jak mówił Jacek Bromski, zgodnie z zasadami dramaturgii w nowej części są nowi bohaterowie opowiadający nową historię. Do Królowego Mostu przybywa młoda studentka archeologii w celu przeszukania lochu pod kościołem. Odnajduje tam uniwersał, akt prawny króla Jana Kazimierza, który nadaje niepodległość księstwu wokół miasteczka. Bohaterowie filmu postanowią wykorzystać to odkrycie i założyć państwo Republikę Królowego Mostu. W roli przyszłej archeolog zobaczymy Aleksandrę Grabowską, a towarzyszyć jej będzie Karol Dziuba. Jak historia się rozwinie i zakończy, przekonamy się prawdopodobnie w drugiej połowie przyszłego roku. Na film będzie trzeba jeszcze troszkę poczekać, natomiast na afiszu Teatru Narodowego w Warszawie już teraz pojawiła się klasyczna sztuka Moliera Mizantrop. Inscenizację mistrza komedii przygotował zespół teatru pod reżyserskim okiem Jana Englerta. Na premierze Mizantropa w 1666 roku widziano w niej satyrę na ówczesne paryskie salony z ich snobizmem i hipokryzją. Jednak Molière zawarł w utworze ponadczasowe, uniwersalne pytanie o sens postawy tytułowego bohatera. Czym jest mizantropia Alcesta? Bezkompromisowym przywiązaniem do prawdy czy skazanym na porażkę buntem przeciwko społecznym konwencjom? I czy miłość może uleczyć mizantropię? To wszystko jest niejednoznaczne i w tym tkwi siła tego dramatu, mówi Jan Englert. Alcest przez jednych uważany będzie za postać pozytywną, przez innych za irytującego zarozumialca. Ma odruchy prawdziwej szlachetności i nieprawdziwego nadęcia. Jest autentyczny i wymyślony zarazem. Rozkrok między szlachetnością, pychą i skromnością, między wyrzutami sumienia a własną korzyścią jest właśnie istotą tego komediodramatu. Istotne jest też to, że ta nieoczywistość tekstu Mizantropa, wystawionego po raz pierwszy ponad 350 lat temu, jest nadal ciekawa, nadal żywa, może nawet bardziej niż wiele współczesnych wykwitów literackich. Znakomite tłumaczenie Jerzego Radziwiłłowicza czyni teksty molierowskie na wskroś współczesnymi, chociaż błąkają się w nich dawne realia, a bohaterowie zajeżdżają karetami i powołują się na swoją obecność na królewskim dworze. Panowie noszą fantazyjne stroje imitujące dworskość, jednak nie z czasów Ludwika XIV. Panie prezentują kostiumy tylko odrobinę archaizowane i oddające ich naturę, a główny bohater Alcest ubrany jest niemalże współcześnie. Na scenie studio Teatru Narodowego w rytm melodii molierowskiego wiersza toczą się losy bohaterów, którzy próbując odnaleźć swoje miejsce w rzeczywistości, walczą o niezależność, a prowokując śmiech, odsłaniają skrywaną gorycz i samotność, oferując nam sporą dawkę mądrej nierzeczywistości, dość rzadkiej we współczesnym teatrze. W obsadzie tego interesującego spektaklu znaleźli się m.in. Grzegorz Małecki, Justyna Kowalska, Beata Ścibakówna, Przemysław Stipa i Edyta Aluszówka. Dziś Wigilia Bożego Narodzenia. Nie może zatem na niej zabraknąć polskich kolęd. Do tych wyjątkowych, rozgrzewających nasze serca, jednocześnie pełnych refleksji i zadumy, należą te skomponowane przez Zbigniewa Preisnera. Zbigniew Preisner jest wybitnym polskim kompozytorem, autorem muzyki do ponad 70 filmów, przedstawień teatralnych i produkcji telewizyjnych wyreżyserowanych przez uznanych twórców na całym świecie. Jego kompozycje dodają filmom niezwykłej, jedynej w swoim rodzaju metafizyki. Przez wiele lat Zbigniew Preisner związany był z legendarną krakowską piwnicą pod Baranami, tworząc muzykę dla jej artystów. Odrębnym zbiorem twórczości kompozytora są kolędy, niezwykle refleksyjne, melancholijne, dotyczące problemów współczesnego świata, przez to skłaniające do zastanowienia się nad otaczającą nas rzeczywistością. Kompozycje, którym towarzyszy przepiękna muzyka, mądra i głęboka warstwa tekstowa, a także sposób ich wykonania, niosą potężny ładunek emocji, powodujący u słuchacza niepohamowane wzruszenie. Moje kolędy na koniec wieku Zbigniewa Preisnera to wyjątkowa płyta na wyjątkowy czas. I to była ostatnia informacja tej części programu, a teraz zapraszam na wiadomości sportowe, które przygotowała dla Państwa Irmina Sommers.
Polska Credit Union oferuje świąteczną pożyczkę ze specjalną ratą tylko 5,75%. Oferta ważna jest do końca stycznia. Szczegółowe informacje otrzymać można we wszystkich oddziałach Credit Union. Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowego biura naszej Credit Union, znajdującego się przy 377 Main Street East w Milton. Nasza nowa lokalizacja została wybrana specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mieszkają na zachód od metropolii torontońskiej. Oferujemy szeroki zakres usług i gwarantujemy miłą, szybką i w pełni profesjonalną obsługę. Zapraszamy! Drukarnia Nova Printing w Mississaudze oferuje pełny serwis od projektu do druku, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Telefon 905 281 32 31. Chór Świętej Cecylii Echo i Parafia Świętego Kazimierza Kostki w Toronto zapraszają na bal sylwestrowy w sobotę 31 grudnia od godziny 7 wieczorem do 3 nad ranem w sali parafialnej przy 17 Wall Street Street. Kolacja z winem oraz zimny bufet przed północą przygotowane przez Eddie's Meat and Deli Market. Butelka szampana o północy. Do tańca grają zespoły Bella Vita Band i Nonstop Illusion. Bilety w cenie $135 do nabycia w każdą niedzielę po mszy świętej w sali parafialnej. Wszelkie informacje oraz rezerwacja biletów u pani Eugenii Synoś pod podanym numerem telefonu. Rodzina Radia Maryja zaprasza na bankiet opłatkowy w niedzielę 8 stycznia. O godzinie 11 msza święta w kościele świętego Maksymiliana Kolbe w Mississaudze z udziałem gości z Polski, a o godzinie 13 bankiet w Centrum Kultury imienia świętego Jana Pawła II. W programie spotkanie z gośćmi z Polski, obiad świąteczny przygotowany przez mistrza Jana Gromadę, loteria fantowa, wspólne kolędowanie oraz koncert opłatkowy w wykonaniu Kingi Mitrowskiej. Bilety w cenie $70 można nabyć w sklepach Health from Nature przy 47 Roncesvalles Avenue w Toronto i Something Special na plazie Wisła w Mississaudze oraz u pań Joanny Szydłowskiej i Joanny Strzeżek. Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod podanym numerem telefonu. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym świątecznym programie naszej Credit Union. Żegnając się w imieniu całego zespołu redakcyjnego, życzę Państwu miłych, pełnych refleksji i ciepła rodzinnego świąt Bożego Narodzenia. Do zobaczenia. Do naszych serc, do wszystkich serc uśpionych, dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony, bo nadszedł czas i dziecię się zrodziło. A razem z nim maleńka przyszła miłość. Maleńka miłość w żłobie śpi, maleńka miłość przy Matce Świętej. Dziś cała ziemia i niebo lśni dla tej miłości maleńkiej. Maleńka miłość w żłobie śpi, maleńka miłość przy Matce Świętej.